Parę lat temu zabił się jeden z moich znajomych. Przystojny, wysportowany, z wysokim ilorazem inteligencji, z talentem do języków, z ładnym domem na przedmieściach. Żeglarz jachtowy na mazurskich jeziorach. Bystry, dowcipny, zabawny. Koło pierwszej w nocy wstał z łóżka, w którym leżał obok śpiącej żony, zszedł po paru schodach do piwnicy, związał sznur, przeciągnął pętlę i powiesił się na rurze centralnego ogrzewania. Miał 31 lat. Rozmyślałem nad tą śmiercią wiele razy. Starałem się przeniknąć motywy, uchwycić nastrój egzystencji, zgłębić mechanikę tanatycznej wyobraźni, zrekonstruować osobowość suicydalną, zbadać strukturę śmiercionośnego światopoglądu, odtworzyć poszlaki i zapowiedzi, których, jak uważałem, nie potrafiłem dostrzec we właściwej chwili. Jak Camus i wielu badaczy, którzy o samobójstwie mówią i piszą, myślałem, że samobójczy zamiar dojrzewa w nas latami, że śmierć jest tylko dobitną kulminacją tego długiego procesu, że mości w nas sobie gniazdo przez długie miesiące i dni, starannie przygotowując swoje ostatnie, efektowne wejście, że ślady jej podstępnej, codziennej pracy możemy drogą uważnej analizy wywlec na wierzch jak czarną nić, którą samobójca zaczyna splatać w dzieciństwie, a może, jak sądzą niektórzy, jeszcze wcześniej, już w łonie matki. On tymczasem mruknął do mnie któregoś dnia. Zabić się to nic takiego. Byłem wstrząśnięty. Ale wstrząśnięty nie tym, że potraktował sprawę tak lekko. Byłem wstrząśnięty tym, że to, co powiedział, mogło być prawdą. Że zabić się to naprawdę nic takiego. Że wbrew naszej najgłębszej wierze nie istnieją żadne osobowości suicydalne, które, jak lubimy sobie wmawiać, z nieuchronną konsekwencją w ukryciu przygotowują ostatni krok. Że to badacze i pisarze wymyślili sobie osobowość suicydalną, by mieć temat do rozmyślań i zajęcie na długie lata. Że nie ma żadnego mrocznego dojrzewania do śmierci, o którym lubią rozprawiać autorzy grubych powieści i sążnistych psychologicznych analiz, ani wieloletniej pracy ducha, która z żelazną konsekwencją prowadzi nas w śmierć. Że w rzeczywistości można się zabić tak, jak się wypija szklankę mleka. Że to spada na nas nagle i niespodziewanie. Ktoś budzi się w nocy, wstaje z łóżka, poprawia na sobie piżamę, schodzi po paru schodach do piwnicy, bierze sznur do bielizny, paroma ruchami wiąże pętlę, sprawdza szarpnięciem, czy węzeł mocny, po czym wiesza się na rurze od kaloryfera. A wszystkie te czynności zajmują mu nie więcej jak 80 sekund.